Namaste. Namaste. Dzień dobry, dzień dobry i hello. Nazywam się Kirti Gelawat. Jestem ekspertką od tradycyjnej jogi i nauczycielką kultury indyjskiej w Warszawie. Dziś nauczycie się klasycznej formy najczęściej ćwiczonej sekwencji – powitanie słońca, Surya Namaskar. Świętujcie ze mną w tym roku Międzynarodowy Dzień Jogi 2020 na Portal Yogi. Nauczę Was 12 asan we właściwej kolejności, z prawidłową pracą oddechem i z tradycyjnymi mantrami. A więc, co to jest powitanie słońca? Powitanie słońca to technika stworzona przez joginów z tradycji Hatha Yogi w IX wieku przed naszą erą. To także część tradycji jogi Shivananda. Powitanie słońca to kompletny zestaw ćwiczeń, który przygotuje Wasz umysł i ciało do ćwiczenia kriyi, technik jogi, takich jak asany, mudry, bandhy, pranayamy itd. A więc, co to jest powitanie słońca? Surya Namaskar to odpowiednia forma ćwiczeń w jodze. Może być uprawiana przez każdego, od początkujących do zaawansowanych poziomów. Możecie zacząć od 2 serii, do 4 serii, do każdej parzystej liczby, aż do 108 powtórzeń Surya Namaskar powitania słońca. Ćwiczenie powinno być wykonywane rano, jako pierwsza rzecz w Waszym jogowym zestawie, aby się rozgrzać, naładować ciało i podnieść poziom energii. Ćwiczenie może być też wykonywane wieczorem, podczas zachodu słońca. Upewnijcie się tylko, że gdy ćwiczycie jogę, to macie pusty żołądek. Powinno być około 2-3 godzin przerwy pomiędzy ćwiczeniami a posiłkiem. No dobra, więc Surya Namaskar jest tradycyjnie wykonywana przy intonacji 12 mantr Surii. To jest 12 różnych imion Słońca, czyli właśnie Suri w sanskrycie. Surya to właśnie głównie życiodajne źródło energii dla ludzi i dla całego świata, dla całego Układu Słonecznego, który krąży przecież wokół Słońca. Więc nauczę Was tych 12 mantr. Najpierw nauczymy się, jak intonować te mantry. Potem dołączymy do nich 12 asan. Są to takie ruchy w górę i w dół, pozycje ciała, asany w jodze, bardzo proste asany. Mogą być wykonywane przez każdego i musicie się nauczyć, jak je wykonywać poprawnie. Dlatego uczycie się właśnie klasycznej techniki jogi powitania słońca, Surya Namaskar. A więc usiądźcie wygodnie, z kręgosłupem wyprostowanym, w Gyan Mudra. Możecie też mówić Chin Mudra, gest wiedzy. Dotknij palca wskazującego opuszką kciuka. Uśmiechnij się delikatnie, zrelaksuj się, poczuj się komfortowo. I stabilnie w tej pozycji, w tej asanie, weź kilka głębokich wdechów. Zwróć uwagę na mój głos. Słuchaj mnie uważnie i potem zrobimy to razem. Dalej ciągle oddychaj głęboko i powoli. I rozpocznij kontemplację wibracji dźwięku mantr. Wyrównuj umysł, ciało i oddech z każdym kolejnym wydechem. Om Mitraya Namaha, Om Ravye Namaha, Om Suryaye Namaha, Om Bhanave Namaha, Om Khagaye Namaha, Om Pushne Namaha, Om Hiranyagarbhaye Namaha, Om Mariche Namaha,
Adityaye Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaye Namaha. Om Bhaskaraye Namaha. Powoli otwórz oczy, zamrugaj kilka razy. A więc to było właśnie 12 tych mantr, bija mantr, mantr nasiennych do ćwiczenia klasycznego powitania słońca. Zacznijmy zatem ćwiczenie klasycznego powitania słońca. Zacznij z przodu maty. Stań ładnie prosto, ręce na boku ud i zrób samastiti, pozycję neutralną. Obserwuj swoją asanę. Poczuj naturalne ustawienie ciała. Poczuj połączenie z matą. Trzymaj stopy razem i przy wydechu złącz dłonie przed klatkę. Ręce na serce w namaskar. Weź wdech i przejdź do Ardha Chadrasany, czyli otwórz ręce i rozciągnij się do tyłu tak daleko, jak tylko dasz radę. Wydech. Pozycja numer 3. Padahastasana. Znana też jako Uttanasana, czyli głowa do kolan, ręce obok stóp. Powoli podnieś głowę. Lewa noga idzie do tyłu. Ułóż lewą stopę płasko i skup wzrok na środku swoich brwi. Dociśnij biodra w dół, dobrze rozciągnij tą tylną nogę. Odwróć tylną stopę i spójrz w dół. Potem dostaw prawą stopę do tyłu, do pozycji Adho Mukha Svanasana. Wydychaj powoli. Ułóż kolana, klatkę i brodę w pozycji Ashtanga Pranam. Teraz połóż się płasko. Przy wdechu ułóż się w Bhujangasana. Trzymaj pępek w dół, łokcie do ciała. Otwórz ramiona, broda do góry. Możesz zamknąć oczy lub znów skupić wzrok na środku brwi. Podnieś się powoli, dociskając dłonie i palce u nóg. Popraw stopy, jeśli jest taka potrzeba, i potem spuść głowę całkowicie do Adho Mukha Svanasana. Przesuń prawą stopę z powrotem pomiędzy dłonie. Dobrze rozciągnij szyję. Tylna stopa na płasko, skup wzrok na środku brwi. Powoli spójrz w dół. Odwróć tylną stopę do przodu. O tak. Dostaw do przodu do Uttanasany lub inaczej do Padahastasany. Na wdechu przejdź do Ardha Chadrasany. Wydech. Namaskar. To była pierwsza seria na prawą stronę. Zróbmy teraz drugą stronę. Druga seria. Wdech. Rozciągnij się maksymalnie do góry i wychyl się do tyłu. Przy wydechu przejdź do Uttanasany, pozycji numer 3. Teraz odstaw prawą nogę do tyłu. Ułóż stopę płasko. Przejdź do Ashva Sanchalanasany. Popatrz do góry. Wstrzymaj oddech do pozycji numer 5. Adho Mukha Svanasana i powoli zrób wydech. Połóż kolana, klatkę i brodę, czyli w sumie 8 części ciała leży, dotyka maty. Ułóż się na płasko, biodra w dół, pępek w dół, palce u stóp rozluźnione. Wdech, dociśnij dłonie, otwórz klatkę, głowa do tyłu. Zacznij powoli wydech. Dociśnij dłonie. Przejdź z powrotem do Adho Mukha Svanasana. Wdech. Dostaw lewą stopę do przodu i popatrz wysoko do góry. Wydychaj powoli. Przesuń tylną nogę do przodu. Popraw się między rękami, głowa do kolan. Wdech. Wyprostuj się, rozciągnij się, najpierw w górę, potem do tyłu. Wydech. Namaskar. Dłonie do serca. Złap oddech. Weź długi, głęboki wdech
i rozluźnij się. To był jeden cały cykl tradycyjnego, klasycznego powitania słońca. Teraz zrobimy to z intonacją mantr. Trzy rzeczy, o których musisz pamiętać, to odpowiednia postawa z właściwym ułożeniem ciała i odpowiednia praca oddechem. Gdy wykonujesz ruch do góry, rób wdech. Gdy wykonujesz ruch do dołu, rób wydech. To podstawowe zasady, które musisz mieć na uwadze. Zacznijmy zatem ćwiczenie z intonacją mantr. Jeśli na początku będzie ci trudno robić ćwiczenia razem z intonacją, to w porządku. Możesz sobie to puścić na YouTubie. Jest bardzo dużo filmików z mantrami powitania słońca. Możesz ćwiczyć ten rytm przy doskonaleniu odpowiedniej postawy ciała i oddechu. Zaczynajmy więc. Stań swobodnie. Ręce wzdłuż ud i przejdź do samastiti. Weź długi, głęboki wdech. Om Mitraye Namaha. Om Ravye Namaha. Om Suryaye Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaye Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om Mariche Namaha. Om Adityaye Namaha. Om Savitre Namaha. Om Arkaye Namaha. Om Bhaskaraye Namaha. Odprąż się. Bądź obecny. Postój w tej samej pozycji przez chwilę. Ręce do serca w Namaskar Mudra. Pozwól sobie połączyć się ze sobą, ze swoim umysłem i ciałem. Oddychaj powoli, zrelaksuj się, poczuj tą chwilę. Dokończmy cykl. Teraz zrobimy lewą nogę, lewą stronę. Ręce w dół. Wdech. Wydech. Om Mitraye Namaha. Om Ravye Namaha. Om Suryaye Namaha. Om Bhanave Namaha. Om Khagaye Namaha. Om Pushne Namaha. Om Hiranyagarbhaye Namaha. Om Mariche Namaha. Om Adityaye Namaha. Om Savitri Namaha. Om Arkaye Namaha. Om Bhaskaraye Namaha.
Powoli opuść ręce i rozluźnij się. Tak właśnie wyglądają dwa pełne powtórzenia klasycznego powitania Słońca Surya Namaskar. Zrobiliśmy w sumie 4 serie po 2 na każdą stronę. Ćwicz powitanie Słońca codziennie, aby poprawić swoją siłę i sprawność oraz rozciągnięcie się. Jeśli będziesz ćwiczyć przy wschodzie Słońca z uważnością, z odpowiednim intonowaniem mantr i z właściwą pracą oddechem, to poprawisz swój związek ciała i ducha. A to jest właśnie mantra jogi. Znaleźć jedność ze sobą i ze swoim otoczeniem. Taka praktyka zapewni ci pełne, dogłębne doświadczenie jogi. Doświadczanie jogi. Więc tak właśnie wygląda tradycyjna praktyka powitania Słońca. Teraz zapraszam Was do ćwiczenia ze mną Common Yoga Protocol na portal jogi. Będziemy celebrować pokój, harmonię i szczęście oraz braterstwo podczas miesiąca jogi, Międzynarodowym Dniu Jogi. Ćwiczenie Common Yoga Protocol jest bardzo łatwe. Jest to sekwencja, której musisz się koniecznie nauczyć. Jest stworzona przez indyjskie ministerstwo Ayush, Ministerstwo Ajurwedy, Jogi, Naturopatii, Unani, Siddhi i homeopatii. Jeśli chcesz dowiedzieć się o mnie więcej, to możesz odwiedzić moją stronę na Facebooku lub moje konto na Instagramie i YouTubie. Wpisz po prostu Kirti Gelawat Yoga lub Kirti Yoga Fit. Do zobaczenia na sesji Common Yoga Protocol. Namaste. Dziękuję. Dhanyavad.